My się powinniśmy kierować nie emocjami, tylko racją stanu. Wszystkim nam się te emocje udzielają, bo jak ktoś przyjeżdża do nas jako gości, pluje na nas, no to to jest trochę takie jeszcze jakby nie w stanie wydusić z siebie słowa, nie wiem, samokrytyki w sytuacji, gdy jego państwo zamordowało niewinnych ludzi, którzy chcą pomagać innym ludziom, a ci inni ludzie głodują, bo jego państwo od pół roku szarżuje po najbardziej zaludnionym obszarze na świecie i doprowadziło do śmierci kilkuset wolontariuszy. Trzeba pamiętać, że jest to odpowiedź na to, co wydarzyło się 7 września, czyli rajd Hamasu na terytorium Izraela. I tu słówko do pana ambasadora, no sugerowanie, że ktokolwiek z polskich polityków nie potępia aktów terrorystycznych Hamasu. Panie ambasadorze, proszę się ogarnąć. W Polsce wszyscy potępiają akty terrorystyczne, niezależnie kto je popełnia.